stosujemy w CrossFitie nomenklaturę angielską, posługujemy się angielskimi nazwami. Dlaczego? No większość materiałów, która jest dostępna, jest w języku angielskim. To jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest jeszcze taka, że gdziekolwiek nie pojedzie się na świecie do crossfitowego boksa, czyli miejsca przeznaczonego do takiego treningu, zawsze jest wszystko po angielsku. Także jak się oswoisz z tymi nazwami, gdziekolwiek by się później nie znalazł, zerkniesz tylko na tablicę, na której jest rozpisany dzisiejszy trening i będziesz w stanie go bez problemu rozszyfrować. Trzy grupy ćwiczeń. Pierwsza to będzie gimnastyka. I gimnastyka, czyli wszystkie ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała. Począwszy od przysiadów, pompek, brzuszków, poprzez trudniejsze rzeczy jak praca na drążku, czyli podciąganie się, podciąganie nóg do drążka. No i również bardzo ważnym aspektem w treningu crossfitowym jest praca na kółkach gimnastycznych. Trudna. Okazuje się, że tutaj nie wystarcza już tylko sama czysta siła, bezwzględna, ale tutaj jest, pojawia się ten problem i to też widzimy po swoich klientach. Potrafią chłopaki naprawdę być bardzo silni, przychodzą duzi, naprawdę umięśnieni ludzie, którzy są bardzo mocni i bardzo mocni. Proste ćwiczenie, zwykłe opuszczanie się na poręczach, tak? Dwie poręcze, wyprost ramion i zginanie. Na nieruchomych poręczach nie mają problemu. Robią z bardzo dużym obciążeniem, góra, dół, po kilkanaście razy. Co się okazuje, jak ich wrzucimy na samo ćwiczenie tak naprawdę, tylko na kółka gimnastyczne, okazuje się, że nagle nie są w stanie się nawet utrzymać. Bo oprócz tego, że trzeba mieć dużo siły, to ta siła jeszcze musi być odpowiednio ukierunkowana. No i tu się pojawia problem. Dlatego też staramy się te ćwiczenia trudne gimnastyczne wprowadzać, bo w sumie one dają najwięcej później efektów. Przede wszystkim, i myślę, dlatego też się tutaj spotykamy, żeby ten trening crossfitowy wprowadzać do szkolenia dla sportowców, dla grup sportowych, które robią to zawodowo, myślę, że jest największy sens jest i pożytek z tego taki, że ten zawodnik później, przechodząc do już do zawodowej kariery, nie będzie grał rok czy dwa i potem się rozsypie, bo będzie miał ciało nieprzygotowane do tego, tylko chcielibyśmy, żeby on grał, nie wiem, 8-10 lat na wysokim poziomie. I to jest, myślę, przede wszystkim główny cel przygotowania ogólnego. I myślę, że jeżeli chodzi o crossfit, nie ma lepszego narzędzia do zrealizowania tego celu. Oczywiście, o tym myślę, jeszcze powiem sobie pod koniec wykładu, żeby ten trening był ukierunkowany pod konkretną dyscyplinę, tak jak w tym przypadku siatkówkę. Jeżeli chodzi o jeszcze gimnastykę, no to oczywiście wszystkie rzeczy, które wchodzą w grę ze staniem na rękach. Stanie, chodzenie na rękach, pompki w staniu na rękach i tego różne odmiany. Te rzeczy robią wszyscy i to robią nawet ludzie, którzy w życiu nie stali na rękach, przychodzą na trening, okazuje się, że po dwóch miesiącach śmigają bez problemu. Te parę, kilkanaście metrów ją są w stanie przejść. Pierwsza grupa treningów, gimnastyka. Druga grupa treningów, weightlifting, czyli podnoszenie ciężarów, tak ogólnie rzecz biorąc. I tu zaliczamy wszystkie ćwiczenia wykonywane z jakimś obciążeniem. Czyli będą i przysiady, i praca z obciążeniami kettlebells, rwania, podrzuty olimpijskie. I właściwie często pada pytanie, czy jest sens wprowadzania do treningu tak trudnych i złożonych rzeczy, właśnie jak rwania i podrzuty olimpijskie. Uważam, że jest. Jest to trudna rzecz, bo po pierwsze jest tak złożona, że tego się nie da zrobić w ciągu dwóch czy trzech miesięcy, ale rzeczywiście ogromne benefity z tego płyną. Raz, że kontrola własnego ciała, właściwie przełożenie, jeżeli chodzi o rwania i podrzuty olimpijskie, ma na każdy sport. Jeżeli miałbym wybrać jakiś jeden ruch z tych ruchów funkcjonalnych, który wpływa nam właściwie na każdy aspekt, to wybrałbym właśnie gwałtowny, bardzo mocny w tym sensie tej mocy, bardzo mocny wyprost stawu biodrowego. Chcesz skakać wyżej? Mocny wyprost stawu biodrowego. Chcesz biegać szybciej? Mocny wyprost stawu biodrowego. Chcesz rzucać mocniej? Mocny wyprost stawu biodrowego. Cała energia jest generowana w tułowiu, a później przekazywana na zewnętrzne kończyny.
Jak to osiągnąć? No właśnie przez chociażby przez ten weightlifting, przez rwanie i podrzuty olimpijskie. To najlepiej to kształtuje. Natomiast też, żebyśmy nie mylili, bo też później spotykam się z takimi zarzutami. Czyli dobra, jak chcę być dobrym siatkarzem, to muszę ćwiczyć dużo podrzutów olimpijskich. Nie, nie w tą stronę. Trening specjalistyczny jest inną rzeczą, trening przygotowania ogólnego jest inną rzeczą. Same podrzuty olimpijskie i rwania nie zrobią z ciebie dobrego siatkarza, piłkarza i tak dalej. Dobra. Czyli to jeżeli chodzi o drugą grupę. No i trzecia grupa tych ćwiczeń to są te ćwiczenia tak zwane monostrukturalne. Czyli wszystkie ćwiczenia można dla uproszczenia przyjąć ogólnie pojęte cardio. Czyli bieganie, pływanie, skakanka, jazda na rowerze. I staramy się teraz, jeżeli chodzi o tą ciągłą zmienność. W każdym treningu staramy się spośród tych grup wybierać kilka i jakoś nimi żonglować. Staramy się, układając trening, żeby to był rzeczywiście, przypuśćmy, w poniedziałek mamy połączoną gimnastykę z podnoszeniem ciężarów. W kolejnym dniu, na przykład, żeby już gimnastyki nie było, łączymy sobie podnoszenie ciężarów z jakimś ćwiczeniem monostrukturalnym. Jest dużo tych możliwości, bo ćwiczeń jest bardzo dużo i tak naprawdę w skali roku trening nam się nie powtórzy. Codziennie to jest inny trening. Czyli ktoś, kto przychodzi na zajęcia, przychodzi tak naprawdę jeszcze nie wiedząc, co go czeka, bo to też jest cały fajny element tego, co się dzieje. Przychodzi do klubu i od razu patrzy na tablicę. Aha, dzisiaj to. No to idę do domu. Nie, żartuję. Ale tak czasem też bywa, że się od razu są przestraszeni tym, co mają zrobić. I następnego dnia przychodzi i coś innego. Za każdym razem to jest coś innego. Dzięki temu, po pierwsze, nie jest to nudne, nie ma rutyny. I za każdym razem atakujemy ciało z innej strony. No i dzięki temu, że atakujemy ciało z innej strony, nie jest to tylko odpowiedź organizmu w tym sensie, że tak jak w przypadku izolowanych ćwiczeń, ćwiczymy, włókna mięśniowe się niszczą, odbudowują się silniejsze. Tutaj oprócz tego, że rzeczywiście jest ten mechanizm, to przez tą wysoką intensywność jest jeszcze bardzo mocny, ma mocne oddziaływanie na układ endokrynologiczny, który jest odpowiedzialny za wydzielanie hormonów. I dlatego właśnie, że to jest na pograniczu wytrzymałości ten trening cały prowadzony. Treningi są króciutkie, ale na pograniczu wytrzymałości jest bardzo szybko widać efekty. I to już możemy też z doświadczenia, które żeśmy zdobyli w naszym klubie, rzeczywiście potwierdzić, że tak to funkcjonuje. To jeżeli chodzi o tą ciągłą zmienność. Natomiast to jest tak liźnięte i ogólnie pojęte, mniej więcej, żeby Państwu przybliżyć. Czyli jeszcze raz, crossfit możemy powiedzieć, że to są ciągle zmienne ruchy funkcjonalne wykonywane z wysoką intensywnością.